Dzień dobry, cześć, czołem, witajcie w kolejnym odcinku Bezpiecznego Wtorku. Dzisiaj powiem Wam, jaki jest najlepszy model z każdej kategorii wagowej. Także będą trzy foteliki, które są absolutnie najlepsze w swojej kategorii. Jeżeli zdecydujecie się na zakup jednego z tych trzech fotelików, o których mówię, macie gwarancję, że Wasze dziecko będzie najlepiej zabezpieczone. Oczywiście pamiętajcie o mocnym, poprawnym dociskaniu pasów i nieprzewożeniu dzieci w kurtkach i okryciach wierzchni. Każdy fotelik dopuszczony do sprzedaży w Europie musi posiadać normę ECR44. Czy to znaczy, że każdy fotelik dostępny w Europie jest bezpieczny? Nie. 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 Europejski certyfikat bezpieczeństwa, czyli ta norma ECR44, oznacza tylko tyle, że produkt spełnia aktualnie obowiązujące wymagania techniczne. Każdy fotelik samochodowy ma swój termin ważności. Termin ważności fotelika sprawdzicie w instrukcji. Data produkcji i ten termin ważności jest bardzo ważny, ponieważ foteliki wykonane są głównie z plastiku, a ten pod wpływem czasu, temperatury, intensywności użytkowania po prostu się zużywa. Fotelik kupujecie, żeby Wasze dziecko było bezpieczne, więc zadbajcie o to kompleksowo. Nie kupujcie foteli z nieznanego źródła. Najlepszy model fotelika dla noworodka. Jest to najczęstsze pytanie, które pojawia się na forum. Jaki model jest najlepszy? No oczywiście ten dopasowany do Waszego samochodu, do kąta nachylenia kanapy, dopasowany w sklepie eksperckim. Szukając fotelika dla dziecka, które wkrótce przyjdzie na świat, po prostu przymierzcie wybrany model do samochodu i wybierzcie ten, który najlepiej leży w Waszym samochodzie. Jeżeli macie kilka różnych aut, przymierzcie fotelik do kilku samochodów. Foteliki z kategorii 013 są dość uniwersalne, więc większość z nich tak naprawdę pasuje do większości kanap. Ale są sytuacje, w których okazuje się dopiero po porodzie, że dziecku nagle opada głowa albo że jest zbyt pionowo. Dlatego tak ważna jest przymiarka. Kąt w foteliku dla noworodka powinien wynosić między 40 a 45 stopni i nie może w żadnym wypadku przekraczać 45 stopni. Czyli nie może być ta pozycja bardziej leżąca. Niezależne testy to na przykład testy Instytutu ADAC. Dobra łupina ma około 4-5 gwiazdek za bezpieczeństwo. Tak, bo zwracajcie uwagę, ile gwiazdek jest właśnie za bezpieczeństwo, a nie za ogólną ocenę fotelika, bo ADAC bada różne rzeczy, nie tylko właśnie bezpieczeństwo, ale też czytelność instrukcji czy jakość tapicerki. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo. Co z fotelikami z zestawów wózek 3 w jednym? Wózek, gondola, spacerówka i fotelik. No niestety, większość tych fotelików nie nadaje się do przewożenia dzieci. Możecie z nich zrobić huśtawkę, albo najlepiej w ogóle odpuścić kupowanie takiego rozwiązania i wybrać wózek taki, jaki chcecie. Gondolę 2 w 1 lub no, co wolicie, a fotelik dobrać do samochodu. Są na rynku modele wózków 3 w 1, które mają w swoim zestawie bardzo dobre foteliki, ale te również, idzie do mnie mój mały człowiek, ale te również foteliki trzeba przymierzyć do samochodu. Jeżeli chodzi o późniejszą możliwość zamontowania fotelika na stelażu wózka, to nie ma większego problemu. Są specjalne adaptery, które pasują do większości wózków i do większości dobrych fotelików. Także zamontujcie. Dziecko w foteliku 013 nie powinno spędzać dłużej niż 1,5, maksymalnie 2 godziny bez przerwy. Możliwość zamontowania fotelika samochodowego na stelażu wózka jest tylko opcją dodatkową i nie powinna być nadużywana. W większości rodzin foteliki te pierwsze przekazywane są z rodziny na rodzinę. Pierwszy fotelik służy zazwyczaj około roku, więc nie ma sensu go wyrzucać, oddawać. Pamiętajcie jednak, zanim weźmiecie taki fotelik, aby upewnić się, że nie brał on udziału w żadnej stłuczce ani wypadku i że jego termin ważności nie upłynął. Podsumowując, najlepszym fotelikiem dla Waszego dziecka z kategorii 013 jest ten dopasowany do samochodu. W dzisiejszym odcinku skupiłam się głównie na fotelikach 013, ale obiecałam powiedzieć Wam, jaki jest najlepszy model z kolejnej kategorii wagowej, czyli 018, 025, 918, 925 oraz ostatniej kategorii wagowej, czyli 1536 lub w homologacji iSize 15 bez ograniczeń wagowych. Tutaj sytuacja ma się bardzo podobnie jak w foteliku dla noworodka, tylko zamiast mierzyć wyłącznie do samochodu, do sklepu zabieramy ze sobą jeszcze
dziecko, które będzie jeździć w tym foteliku. Fotelik dobieramy do samochodu dziecka, potrzeb rodziny. Oczywiście bierzemy pod uwagę testy zderzeniowe i budżet, jaki mamy na fotelik. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierzcie po prostu dobry sklep, wybierzcie specjalistów, zróbcie wcześniej research w internecie. Nie dajcie nabić się w butelkę. Nie ma najlepszego modelu, nie ma jednego uniwersalnego, dobrego modelu. Dwa dni temu zadałam Wam przekornie na Instagramie pytanie o najlepszy model fotelika, jaki istnieje na rynku. Przewijały się naprawdę dobre modele fotelików. Czy któryś z nich jest najlepszy? Nie. On może być najlepszy dla Was i dla Waszego dziecka, ale nie jest najlepszy dla każdego, bo każdy potrzebuje indywidualnie dobranego modelu pod kątem chociażby wzrostu gabarytów dziecka, ilości miejsca w samochodzie, kąta nachylenia kanapy i naprawdę wielu czynników. Jeżeli podobał Wam się film, zapraszam do udostępnienia, dawania łapek w górę i subskrypcji kanału. Jeżeli do 12 maja dobijemy do 500 subskrypcji, podejmuję wyzwanie nagrania 7 odcinków w 7 dni z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią, który startuje 26 maja. Zróbcie hałas i bezpiecznej majówki. A my widzimy się za 2 tygodnie w bezpiecznym wtorku. Do zobaczenia!